Witajcie, lecimy z pierwszym tematem, mianowicie na dzień dobry bardzo mocne i kontrowersyjne pytanie. Czy naprawdę umiesz jeździć na motocyklu? Oczywiście z góry zaznaczam, że nie jest to wątek pokroju ja umiem super jeździć, wy nie umiecie, bo to nie ten content będzie tutaj dzisiaj przekazany. Bardziej mam na myśli kwestię, czy ktoś z was świadomie dąży do tego, żeby jeździć lepiej. Na wstępie warto powiedzieć sobie bardzo ważną kwestię, mianowicie jazda na motocyklu kompletnie nie jest instynktowna. Czyli jeśli ktoś nie ćwiczy tego, co robi na motocyklu, to na tym motocyklu dobrze jeździł nie będzie. Przytoczymy sobie oczywiście kwestię, od czego zacząć, której dzisiaj jakoś szeroko nie będziemy rozwijać, zostawimy to na inny odcinek. Natomiast trzeba sobie powiedzieć najważniejszą rzecz. Rzeczy, które my robimy na motocyklu, czyli nasze odruchy, pokonywanie strachu, to jest coś, czego trzeba się nauczyć i to przychodzi z czasem. Jeśli ktoś ma problem z pochylaniem motocykla, to niekoniecznie musi znaczyć oczywiście, że od razu jest jakimś antytalentem i on nigdy dobry nie będzie, tylko chodzi po prostu o to, że nie ćwiczymy błędnika. Błędnik, czyli nasz żyroskop, nasza kontratrakcji, którą mamy w głowie, z góry ma narzucone pewne kwestie. Mianowicie mamy być w pionie. Jakikolwiek już powyżej niewielkiego odchyłu w bok oznacza, że walimy się i robi korektę, czyli nas pionuje. Inaczej mówiąc, na motocyklu bardziej się nie złożymy niż mamy przyzwyczajony błędnik. I tutaj zaczynają się schody, ponieważ takich tematów jest naprawdę dużo. Jeśli ktoś nie zdaje sobie z tego sprawy, że jego strach jest spowodowany jego własną niewiedzą i brakiem umiejętności, to mamy kolejny problem, ponieważ ta osoba do przodu nie pójdzie w ogóle. Chodzi o to, że wypadałoby zainteresować się tym, jak ja jeżdżę i zacząć się uczyć jeździć dobrze. Wszelkiego typu nawyki, jakie wyrabiamy sobie jeżdżąc instynktownie, kończą się tym, że robimy sobie nawyki złe, które nie dość, że później będzie trzeba nauczyć się tych poprawnych, to jeszcze pierw będzie trzeba oduczyć się tych nieprawidłowych, które na ogół są bardzo, bardzo dla nas niebezpieczne, ponieważ doprowadzają poprzez właśnie strach, paraliż ciała do blokowania sobie na przykład przedniego koła, do zamykania sobie, potocznie się mówi, kierownicy i do bardzo, bardzo groźnych wypadków. Co należy zrobić? Przede wszystkim oswoić się z motocyklem. Służy do tego albo plac treningowy, albo tor wyścigowy. Nie mam tutaj na myśli placu typowego, tak jak macie w głowie L-kę i to, co tam się na niej robi. To jest oczywiście fundament, żeby zdać prawo jazdy. Natomiast tutaj chodzi o zupełnie inną rzecz. My musimy się nauczyć na motocyklu składać, czyli przyzwyczaić się właśnie do przechyłu, przyzwyczaić błędnik do tego, żeby nie bał się tego, że schodzimy niżej. Musimy nauczyć się tak zwanych odruchów warunkowych, które zastąpią nasze instynktowne, bezwarunkowe, czyli inaczej wyrobić sobie pamięć mięśniową. Żeby to zrobić, potrzeba poświęcić naprawdę kupę czasu na placu, najlepiej na takim mini motocyklu, jak ten, który stoi za mną na pitbike'u lub mini GP, czyli mini ścigaczu. Trzeba poświęcić kupę czasu na to, żeby nauczyć się jeździć naprawdę dobrze. Jedni z nas mają predyspozycje do tego większe, drudzy mniejsze. Ja osobiście jestem w tej drugiej grupie, której głowa naprawdę na niewiele pozwala i muszę naprawdę dużo poświęcić czasu, żeby się odblokować i móc pójść dalej. Natomiast są osoby, które przyjeżdżają, pokazuję im jedną, dwie, trzy rzeczy i zaraz jeżdżą bardzo dobrze, bardzo szybko im to przychodzi. Nie ma co się zniechęcać, słuchajcie, jeśli jesteście tą drugą grupą. Ja mam dokładnie tak samo i tutaj wiele, wiele zależy od waszej determinacji, od waszego zacięcia, ale przede wszystkim właśnie od zmiany mentalności. Jeśli wy nadal macie w głowie to, że jeździcie super i że podstawowym czynnikiem jazdy na motocyklu jest odkręcanie manetki, no to zdecydowanie musicie zmienić swoje podejście, bo inaczej jedyne, co będziecie robili, to częste wywrotki. Bardzo często obserwuję to na torze wyścigowym, gdzie ludzie jeżdżą, nazwijmy to, na pałę. Czyli nie zastanawiają się nad tym, co robią, jak jeżdżą, tylko po prostu starają się zrobić jedną rzecz, a mianowicie polepszyć swoje czasy okrążeń. Nie da się tego, słuchajcie, zrobić, jeśli nie potraficie jeździć. Czyli jeśli wasza wiedza, wasze umiejętności, tym samym odruchy, które macie,
i granica strachu jest na tym samym poziomie, a staracie się coraz bardziej przyciskać, coraz bardziej zwiększać tempo, musi się to skończyć wywrotkami. Tak samo było ze mną lata temu i od tamtego czasu właśnie też poprzez wizytę w Hiszpanii zrozumiałem, że to wszystko jest znacznie trudniejsze niż nam się wydaje. Jazda na motocyklu, słuchajcie, składa się z bardzo, bardzo wielu rzeczy, które my musimy opanować. Jest to bardzo wiele podpunktów, tak jak praca ciałem na motocyklu, odblokowanie właśnie głowy, czyli przeniesienie granicy strachu, balans masą, dodawanie gazu, praca hamulcem i bardzo, bardzo wiele innych czynników, które musimy sobie krok po kroku wyćwiczyć, a żeby to zrobić, musimy sobie po prostu dać do zrozumienia, że na to potrzeba czasu i na to potrzeba wysiłku. Jeśli słyszeliście kiedyś taką teorię, że jeździ, to się wyjeździ, kiedyś się nauczysz, samemu nie potrzebujesz do tego nikogo. Słuchajcie, to jest największa brednia, jaką słyszałem, ponieważ w ten sposób wyrabiamy sobie jedynie złe nawyki. Jeśli faktycznie nawet coś osiągniecie, zawsze będzie to dużo gorszy efekt niż wtedy, kiedy robicie to pod czyimś okiem i na bieżąco macie wprowadzane korekty. Naprawdę nie można myśleć w taki sposób, co u nas niestety w Polsce bardzo często ma miejsce, że ja nic nie potrzebuję, nic nie muszę robić, bo jestem zajebisty i w zasadzie nic się nie muszę uczyć. Dlatego, że to wszystko, co widzicie, tak samo moja jazda, jazda wszystkich innych osób, tak samo jak MotoGP, nawet te wszystkie sejwy Marka Marqueza i tak dalej, to nie są rzeczy wzięte z kosmosu, to nie jest kosmita. Oczywiście ma talent i to jest bardzo ważny czynnik już na takim wysokim etapie. Natomiast to, co my możemy robić jako amatorzy, ja tak samo jestem amatorem, tak samo jak wy, po prostu poświęcam masę czasu na to, żeby dopracować swoją jazdę, to jest, słuchajcie, coś, czego trzeba się nauczyć. Z kosmosu to nie spadnie. Ja proponuję wam dwie drogi, tak jak wspomniałem wcześniej, albo plac treningowy, albo tor wyścigowy. W kolejnym filmiku postaramy się zastanowić nad tym, która z tych dróg jest lepsza na początek, od czego zacząć, na jakim właśnie motocyklu rozwiniemy sobie temat mini moto i dlaczego akurat na nich warto zaczynać. Natomiast podsumowując, żeby właśnie ten filmik był jak najkrótszy i pamiętajcie, że cały czas uczę się mówić, więc nie miejcie mi za złe, że może się powtórzę, że trochę tryma mnie zjada i mówię jak mówię. Natomiast cały czas uczę się do was mówić, będę pewnie coraz pewniej to robił. Natomiast to jest pierwszy filmik, miejcie wyrozumiałość w tej kwestii, staram się cokolwiek konstruktywnego przekazać. I podsumowując jeszcze raz, powiedzmy sobie kilka kwestii. Na motocyklu instynktownie nie jeździmy. Jazda instynktowna oznacza pogłębianie sobie złych nawyków, które mamy. To, co nasza głowa nam radzi, żebyśmy robili, to przeważnie są rzeczy złe. Tak samo jak to, że paraliżuje nas strach. Ten strach oznacza, że po prostu nie mamy przeniesionej tej granicy naszych umiejętności na odpowiedni poziom. I to, co robimy, jest ponad nasze siły, co skutkuje oczywiście paraliżem. Usztywniamy się, motocykl przez to zaczyna się prowadzić bardzo źle, w konsekwencji wywracamy się. Pamiętajcie, że wywrotka w większości razy to nie jest wywrotka sama z siebie, praktycznie nigdy nie ma miejsca. Jest to wywrotka spowodowana kilkoma błędami, które naraz popełnimy, a tak jak mówiłem wcześniej, są one wzięte z naszej niewiedzy. Więc nie bójmy się powiedzieć głośno, że nie umiemy jeździć. Ja też sobie musiałem na pewnym etapie to powiedzieć i bardzo często sam sobie to nadal powtarzam, że nadal mogę coś robić lepiej, nadal mogę coś dać więcej od siebie. I wtedy dopiero zaczyna się, słuchajcie, tak naprawdę etap, kiedy my idziemy do przodu. Jeśli już jeździcie po torach, jeśli jesteście osobami, które czynnie jeżdżą po torach i nadal macie etap, że nie będę się uczył, bo nie muszę, ja po prostu będę cisnął bardziej, to pewnie albo już, albo w niedługim czasie przekonacie się na własnej skórze, że wywrotki, które będą miały miejsce, będą coraz częstsze i coraz bardziej wkurzające, dlatego że nie będziemy potrafili powiedzieć dokładnie, dlaczego się to stało, dlaczego się wywróciłem. To zdecydowanie powinna być dla was właśnie ta lampka ostrzegawcza, która da mi do myślenia, że kurczę, chyba coś robię nie tak, skoro ten motor się wywraca. To chyba tyle, co chciałem powiedzieć na dzień dobry, dlatego że właśnie nie ciągnąć długo wątku. Mam nadzieję, że w miarę merytorycznie to zrobiłem. Starałem się nagrać tak, żeby nie ciąć tego materiału 10 razy. Jeśli wam się podobało, łapka w górę, będzie tylko coraz lepiej, będziemy poruszać coraz więcej tematów. W kolejnym, właśnie tak jak wspomniałem, będzie rozróżnienie między placem treningowym a torem wyścigowym. Gdzie warto jechać, na jakim etapie waszej przygody z motocyklami warto się tam udać i czego się tam nauczycie. Dzięki bardzo za oglądanie, trzymajcie się, my właśnie lecimy na plac teraz, w tym momencie z kilkoma chętnymi.
a z Wami widzimy się już na dniach w kolejnym odcinku. Na razie, hej!